Opel jeździł przeważnie około 8000 km na oleju. W tym roku tylko przegiełem temat i zrobiłem wymianę na 12000 km. Widać, że jest późno zmieniony, ale ciekaw jestem lepkości. Wyróżnikiem tego odcinka jest drugi pomiar dla oleju, który poprzednim razem wypadł bardzo nieciekawie. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Opel Vectra C, rok produkcji 2006, silnik 2.8 benzyna 250 koni, przebieg aktualny pojazdu to 226 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest drugi pomiar dla oleju, który poprzednim razem wypadł bardzo nieciekawie. Sprawdzimy dzisiaj poziomy degradacji dla oleju Spekol bez żadnych dodatków. Inicjatorem eksperymentu jest ponownie Wojciech. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Wojciech skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się cztery próbki z dwóch samochodów Wojtka. W poprzednim odcinku była historia jednego zestawu, dzisiaj historia drugiego zestawu. Próbka numer 1 to olej nowy, analizy były pokazane w poprzednim odcinku. Próbka numer 2 to olej nowy wraz z dodatkiem, analizy również były pokazane w poprzednim odcinku. Próbka numer 3 to olej przepracowany z Audi A3, bohater poprzedniego odcinka. I w końcu próbka numer 4 to próbka oleju przepracowanego, którą podejmujemy dzisiaj. Kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Do silnika zalany został olej Spekol Gold w klasie lepkościowej 5W40. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Tym razem Wojciech nie stosował żadnego dodatku, natomiast przy poprzedniej wymianie był wlany dodatek do oleju Motor Life, 50 ml dodatku na litr oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 12 000 km, 60% eksploatacji to miasto, 40% trasa. Dominują odcinki z przedziału 10 do 20 km. Olej eksploatowany przez 15 miesięcy, wykonano dolewkę 400 ml. Przed zmianą oleju, który dzisiaj badamy, silnik był wypłukany, zastosowano 200 ml środka płuczącego. W ramach dodatkowych informacji Wojciech napisał sporo o Audi A3 i przekazałem Wam te wiadomości w poprzednim odcinku. Tutaj można powtórzyć w zasadzie tylko dwie kwestie. Olej polskiego producenta, dość mocno zachwalany na różnych stronach, ale w większości widziałem testy oleju świeżego, a nie przepracowanego. Ciekaw jestem, jak z jego trwałością. Opel jeździł przeważnie około 8000 km na oleju. W tym roku tylko przebiłem temat i zrobiłem wymianę na 12000 km. Widać, że jest późno zmieniony, ale ciekaw jestem lepkości. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw w telegraficznym skrócie wyniki dla próbki oleju świeżego, tak żeby materiał był kompletny, następnie na końcu pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego była następująca: 93,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 15,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni, wskaźnik lepkości 174. Porównaliśmy wynik z deklaracją producenta, otrzymaliśmy bardzo wysoki rozjazd, różnice przekraczające 10%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 68,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 168. A to oznacza, że otrzymano również mocne zmiany, natomiast są one mniejsze niż w poprzednim odcinku. Zmiana lepkości w 40 stopniach minus 27%, zmiana lepkości w 100 stopniach minus 24%.
Zatem również w tym przypadku, bazując na tych obserwacjach, można już stwierdzić, że wymiana oleju została zrobiona zbyt późno. Przechodzimy do kolejnego etapu badań. Test bibułowy, eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik testu z kategorii słabszych, zanieczyszczenia oraz ogólna kondycja oleju to dolna część skali. Szczególnie warto podkreślić poszarpania na strefie dyfuzyjnej, które mogą mieć związek z czynnikiem redukującym lepkość tego oleju. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Cel to sprawdzenie poziomu degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Dla próbki oleju przepracowanego mamy następujące wnioski. Oceniamy na tle wyników z poprzedniego odcinka. Degradacja dodatków oraz bazy symbolicznie mniejsza dla oleju z dzisiejszego odcinka. Zanieczyszczenie również mniejsze, natomiast wciąż są to bardzo wysokie poziomy. Stopień sulfonowania wyższy dla oleju z dzisiejszego odcinka. Nitrooksydacja sporo mniejsza dla oleju, który pracował w Oplu. Oksydacja poziom ostrzegawczo ponad połowę mniejsza niż dla oleju z Audi. Podsumowując, w przypadku drugiego samochodu Wojtka, który pracował na oleju Spekol, otrzymano ponownie wyniki z kategorii bardzo kiepskie. Decyzja o wymianie oleju zbyt późna. W przypadku samochodu Wojtka olej firmy Spekol nie sprawdził się w ogóle. Pozostaje do wyjaśnienia, czy to kwestia silników w tych samochodach, czy kwestia oleju, czy też jeszcze inny czynnik odegrał tutaj rolę, typu jakość paliwa, pozostałość po płukance, pozostałość po dodatku itd. Jak widzicie, zmiennych jest sporo i niezmiernie trudno wyrokować w opcji zero-jedynkowej. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!